Cześć YouTube, dzisiejszy film będzie trochę inny niż zwykle, bo zamiast gitarowej recenzji odpakujemy sobie paczkę, która przyszła do mnie ze sklepu Toman, podsumujemy sobie ten rok i pokażę wam, co pojawi się na kanale po świętach. Zaczynamy! Jak widzicie, zrobiłem sobie mały prezent na święta i jaram się tym totalnie. Myślę, że każdy, kto siedzi w gitarowym świecie, też byłby zadowolony. Mam tutaj efekt od firmy Walrus Audio, a dokładnie jeden z ich najpopularniejszych reverbów o nazwie Slow. Miałem ten efekt na oku już od kilku dobrych miesięcy i w końcu nadszedł moment, że mogę go dodać do mojego własnego pedalboardu. To jest wspaniała rzecz dla każdego, kto lubi jakieś alternatywne czy ambientowe granie. Naprawdę ciężko jest porównać ten efekt do czegokolwiek innego. Po świętach nagram osobny film o tym efekcie, ale musicie wiedzieć, że Walrus Audio to jest jedna z najlepszych firm, która produkuje efekty do gitar. Naprawdę jakość ich sprzętu jest wybitna. Nie są to tanie efekty, ale na pewno warto się nimi zainteresować. W swoim pedalboardzie mam też efekt Horus od tej firmy, a dokładnie model Julia. Jest to bardzo ciekawy efekt i można z nim wykręcić dużo fajnych brzmień. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu, bo też mogę nagrać o nim osobny film. Więc tak jak mówiłem, nagram o tym efekcie osobny materiał, ale teraz czas na małą próbkę, żeby pokazać wam, co potrafi to małe cudo. Oprócz tego efektu kupiłem też sobie sprzęt od marki Harley Benton, a mianowicie taki zestaw Stratocaster Zrób To Sam. To są takie wielkie klocki Lego dla gitarowych nerdów. Jest to po prostu gitara, którą trzeba samemu złożyć. Wydaje mi się, że jest to ciekawa rzecz dla każdego, kto chce zobaczyć, jak gitara jest zbudowana od środka. Jeśli ciekawią was takie rzeczy, to polecam. Harley Benton ma dużo takich zestawów w ofercie. Są Telecastery, Stratocastery, Jazzmastery, więc można się pobawić. Jeśli chodzi o ten unboxing, to by było na tyle, ale jest jeszcze jedna gitara, którą niedługo wam pokażę na kanale, a mianowicie Squire Affinity Telecaster. Jest to nowa gitara, ale niestety wystąpił tu jakiś problem z elektroniką. Gitara przestała działać, więc muszę to ogarnąć, zanim nagram o tym film. To jest w ogóle dziwna sprawa, bo na początku wszystko było ok, nie było z tą gitarą żadnych problemów. Zdążyłem nawet nagrać o niej film na mój drugi kanał w języku angielskim. Jeśli chcielibyście go zobaczyć, w opisie filmu zostawię link. Niestety po kilku dniach coś się stało tutaj z elektroniką, gitara przestała działać, nie da się na niej grać, więc muszę ją oddać na gwarancję, ale jak już wróci do mnie cała i zdrowa, na pewno nagram o niej film. Ale pomijając fakt, że nie działa, jest to naprawdę piękny i bardzo wygodny Telecaster. Podsumowując, następne parę tygodni na kanale zapowiada się bardzo ciekawie, więc zachęcam was do subskrybowania i muszę podziękować wszystkim, którzy już subskrybują mój kanał. Działam dopiero od niedawna, a i tak codziennie pojawiają się tutaj nowe twarze. Wielkie dzięki dla wszystkich. Jak będzie 500 subów, to zrobimy jakiś fajny konkurs, w którym do wygrania będzie gitarowy sprzęt. Możecie trzymać mnie za słowo. Do tego pozdrawiam też wszystkich, którzy śledzą działalność mojego zespołu The Coastline. W tym roku udało nam się wydać parę singli i zagrać kilka koncertów w Trójmieście. W przyszłym roku na pewno będzie tego więcej, więc zachęcam was do followowania The Coastline na Instagramie, Facebooku i tak dalej, bo być może w przyszłym roku zagramy właśnie w waszym mieście. Dobra, to by było na tyle. Wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce.